Witam Was bardzo serdecznie. Zbliżająca się wiosna to nie tylko wspaniały czas z piękną przyrodą, budzącą się do życia, ale także wspaniały czas rewelacyjny w zasadzie dla nas konsumentów, ponieważ każda marka wypuszcza nowe produkty. Odzieżowe firmy, wiadomo, wypuszczają nowe, wspaniałe ciuchy, a marki kosmetyczne obdarowują nas rewelacyjnymi nowościami kosmetycznymi, akcesoriowymi. O, dobrze powiedziałam. Dlatego też chciałam w kilku filmikach przedstawić Wam ciekawe nowości kosmetyczne i pędzlowe. Jako na pierwszy hit idzie marka Zoeva, czyli marka niemiecka, po polsku mówiąc Zoeva, która jest rewelacyjna pod kątem naprawdę pędzli kosmetycznych. Pędzle wymiatają, są superowe, wspaniałe jakościowe, porównałabym je do Sigmy, a poza tym pięknie się prezentują, mają ciekawy design, no i co najważniejsze, są bardzo funkcjonalne. W zasadzie nie znam osoby, która by miała w swoim zestawie, zbiorze jakiś pędzelek Zoevy i byłaby z niego niezadowolona. No chyba takiej osoby nie ma. Zacznę może od największego szału. O, nie wiem, czy to było słychać, ale moje dziecko bardzo głośno mówi dzisiaj. Największy szał, słuchajcie, to jest torba marki Zoevy. Nie wiem, czy ją widziałyście. Torba ogólnie kosmetyczna, tak bym ją nazwała. Głównie wiadomo, wejdą w nią wspaniałe pędzle, ale też Zoevy. Tak prezentuje się torba. Nazywa się Makeup Tote Bag. Jeśli chodzi o jej recenzję, nie będę jej recenzowała w tym momencie całej, natomiast znajdziecie na internecie na pewno kilka recenzji, na pewno robiła ją Maksyneczka na swoim blogu, także jeśli chcecie bliżej przyjrzeć się tej torbie, to zapraszam Was serdecznie i w zasadzie odsyłam Was do jej bloga. Tak Wam na szybko ją pokażę. Wspaniała torba, wykonana z wysokiego tworzywa skóropodobnego, ciekawie pachnące, naprawdę prezentuje się niezwykle pięknie, ciekawie. Wykończona taką delikatną, szarawą nitką. Wspaniałe zamki, porządne widać, to nie jest jakieś tam badziewie, ale fajne zamki, które też ciekawie prezentują się, są takie intensywno srebrzyste. A tutaj trzecia kieszonka, w której również mamy takie ala jakby kosmetyczki. I tą torbę możecie nabyć oddzielnie, a od niedawna, tak jak Zoeva wypuściła swoje nowości, możemy również ją zakupić z wyposażeniem. W skład wyposażenia wchodzi 25 pędzli, to są wszystkie te dobrodziejstwa, 25 pędzli, z czego 10 pędzli to jest pędzli do twarzy, a 15 do oczu, także jest też kompletny set, tak bym określiła. No oprócz torby wszystkie pędzle są wsadzone w jeden duży taki woreczek, w zasadzie kosmetyczkę strunową. Cały zestaw no, do tanich nie należy, bo kosztuje w złotówkach 750 zł. Wiem, bardzo dużo. Natomiast jeśli miałyby się, prawda, sumować sobie koszt wszystkich pędzli oddzielnie, no to wiadomo, wyszłoby to o znacznie, znacznie więcej. Więcej uwzględniając samą torbę, która kosztuje około 180 zł. Także wydatek spory, ale myślę, że jeśli chcecie zainwestować w porządne pędzle i zastanawiacie się nad jakimś takim porządnym, naprawdę superowym zestawem, to zastanówcie się nad tą Zoevą, bo jest naprawdę rewelacyjna. Oprócz torby, to co jest jeszcze nowe, całkowicie nowe i nigdy nie było w Zoevie w ofercie, to są kosmetyczki wykonane z tego samego materiału, czyli takiej skóry sztucznej, tak bym ją nazwała, ten sam zamek, fajnie prezentujący się, intensywnie srebrzysty, ciężki, tak naprawdę wygląda ciekawie, się prezentuje. Środek, wykończenie takim fuksjowym kolorem, biskupi. No, słuchajcie, kosmetyczka w ogóle jest taka gruba, ma tyle w sobie materiału, że żaden kosmetyk na pewno nam się w niej nie pokruszy. Pędzle to już w ogóle się nie zniszczą. Dodatkowo mamy jeszcze kieszonkę małą i to jest wszystko w mojej kosmetyczce. Ta duża to już w ogóle wygląda nawet jak torebka, także produkt wielofunkcyjny, śmiało możecie go potraktować jako właśnie kopertówkę, wieczorówkę. No, świetne, pięknie się prezentują. I te kosmetyczki możemy kupić oddzielnie, jak i możemy też właśnie je dostać z gotowym już wyposażeniem. Jeśli chodzi o te mniejsze kosmetyczki, to ich bodajże są cztery, znaczy cztery różne warianty pędzlowe. A w tej większej kosmetyczce znajdziemy aż 7 albo 8 zestawów. No, zestawy ogólnie do całej twarzy, zestaw ogólnie wszystkich pędzli, także jest i miks, i do twarzy, trochę i prawda, do oczu. Są też zestawy
z włosia mieszanego, także mamy i pędza z włosia naturalnego, jak i włosie syntetyczne, jak i też są tylko i wyłącznie zestawy z pędzli syntetycznych, także to jest wiadomość też fajna dla tych wszystkich osób, które po prostu z daleka omijają pędzle prawda, z włosia zwierzęcego. Jeden set, mi najbardziej się przypodobał, jeśli chodzi o ten malutki, to taki set z 12 pędzelkami do oczu, no słuchajcie, kompendium, wszystko to, co powinno być do malowania oczu, może jeszcze kilka bym pędzli dodała, ale ten bardzo mi się podoba i nie wiem, czy się czasami na niego nie skuszę. Dużo jest pędzli z włosia białego, ale ja akurat lubię to włosie, bardzo mi się podoba i fajnie mi się na nim pracuje. Natomiast jeśli chodzi o pędzle pojedyncze, to co chciałam jeszcze Wam pokazać, to nie tylko, że otrzymujemy zestaw z fajną kosmetyczką, to jeszcze do tego zestawu z kosmetyczkami są dołożone takie fajne worki. Także z pędzlem, jeśli wsadzimy w to i jeszcze w kosmetyczkę, ojej, to nigdy nam się z tym nic nie stanie. Ale jednocześnie ta torba może być ochronna do kosmetyczki, także dwa w jednym. Natomiast z pędzli pojedynczych, na które też warto zwrócić uwagę jako nowości, to jest pędzel 100 Luxe Face Finish, bardzo zbliżony kształtem do pędzla z Bdellium, nie powiem Wam teraz jak się nazywa, ale też jeśli chodzi o wielkość, bardzo podobny, to jest pędzel wykończeniowy, bardzo ciekawy. Ten to już skradł moje serce, 105 Luxe Highlight, świetny nie tylko do rozświetlania, ale jeśli macie małą twarz do konturowania, do nakładania różu, na pewno Wam się sprawdzi. Pędzel typowo do nakładania produktów mokrych, czy też jeśli byście lubiły podkład cały nakładać z kośnym pędzlem, czy też idealny właśnie do konturowania twarzy podkładami kremowymi. Rewelacja. Pędzel nazywa się 103 Defined Buffer. Natomiast z pędzli do oczu, te, które szczególnie Wam chciałam pokazać, to jest pędzel 221 włosie tlenione Luxe Soft Crease, tak się nazywa. To będzie bardziej widać. No i ten, słuchajcie, no po prostu cudny. Wąziutki, bardzo drobny, 224 Luxe Defined Crease. Natomiast dzięki temu, że jest tak mało włosia i to włosie jest ściśnięte dosyć daleko, czyli włosie jest dosyć długie, naprawdę spowoduje, że pędzel bardzo delikatnie i precyzyjnie cieniuje nam, szczególnie jakieś kreski czy coś na mniejszych partiach. Super. I to by było na tyle, jeśli chodzi o zewę. Nie będę Wam pokazała wszystkich zestawów, bo wiadomo, każdy pędzel w zasadzie w każdym zestawie powieli się. Natomiast warto zwrócić na to uwagę, bo Zoewa ma świetne jakościowe pędzle, tylko warto polecać z czystym sumieniem i na pewno za nie nigdy się nie powstydzę. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmikach. Pa, pa!